Każdemu w życiu przydarzają się dziwne sytuacje i w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie dziwne historie, które wydarzyły się naprawdę lub nie, nie? Dlaczego tak zawsze robisz? Bo się buguje. A, okej. Okay. Jest ze mną mój zbugowany NPC, hej, gdzie będziemy reagować mocniej. Mocniej? Mocniej. To napiszcie w komentarzu. Zostawcie lajka i suba. A jak nie zostawisz suba, to nic się w życiu nie uda. Więc nieważne, czy napiszesz maturę, czy ci wyjdą jakieś testy, będziesz chodził na protesty. Oglądamy. Psioki w Zakopanem. Dobra, ty, to jest o nas. To jest o nas, siema, psioku z Zakopanego. Siema, ty też. Zmierzymy sobie historię o nas. Opowiem wam historię, która mi się przytrafiła. Jestem ze wsi, czyli zwykłym psiokiem. Kurde, czemu tak mnie tak Bóg ukarał? Ale kij w to. Mamy wielkie pole, na którym rośnie rzepak. Kurzające jest to, że mój stary zawsze, ale to zawsze, przy niedzielnym obiedzie u wujka Staszka gada o tym rzepaku. Że to jest przyszłość, a to, że wszystkie samochody będą jeździć na biopaliwie, a to, że rzepak to najlepsza roślina uprawna, a to, że ma sposoby przeciw uszczynie, o których nie może mówić, bo jak sąsiad komuś się dowie, to sam będzie uprawiał rzepak, a tego by tatko nie zniósł. Ojciec uważa się za, jak to ujął, wizjonera. Noż ja nie mogę, XD. Obiecał na swój medalik ze świętym Izydorem, oraczem, patronem polskich pól, że za pierwsze zarobione na tym złotym interesie pieniądze pojedziemy do Zakopanego na wakacje. Nawet już sobie kupił buty do wspinaczki. Następnego lata doszło do zbiorów. Jak się okazało, była to katastrofa. Sposób na uszczynę nie pomógł. Wręcz przeciwnie. Źle wpłynął na plony. Tatko musiał działać, więc sprzedał to, co mógł. Zarobił na tym niewiele. Trochę mi go było szkoda. Mimo wszystko musiał się wywiązać ze swojej obietnicy. Uważał, że święty Izydor wystawia go na próbę. No więc pojechaliśmy do Zakopanego na wczasy. Tyle nas to kosztowało, że nie zostało zbyt wiele na pobyt. Więc nie mogłem nauczyć się jazdy na nartach. Jeju, a tak chciałem skoczyć na stoku. Jak dojechaliśmy, chciałem iść prosto na stok. Z myślą, jak nie mogę jeździć, to chociaż popatrzę na miastowych, jak zasuwają. Ubrałem ulubione kalosze i poszedłem na stok. Musiałem koniecznie przejechać się wyciągiem. Tak mi się spodobało, że pierwsze 3 dni pobytu spędziłem jeżdżąc wyciągiem i wyobrażając sobie, że lecę na kiblu nad stokiem i sram na ludzi. Yes. Jestem trochę inny. Ej, też sobie wyobrażałem kiedyś tak, jak jeździłem właśnie na stoku, to nie, sobie wyobrażałem tak, ty, a co jakbym splunął na przykład i akurat narciarz by jechał i tam. Albo na przykład co jakbym się sikał. Pomyślałby, że to deszcz. Może. Myślałem, że jednak czas opuścić wyciąg, to zamurowało mnie. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Do wagoniku wsiadł nie kto inny, Adam jak Marsz. Sam pan Adam Marsz. Więc zostałem na dłużej. Nie mogłem sobie odpuścić jazdy wyciągiem z celebrytą. Na ławeczce siedzę tylko ja i pan Adaś. Na początku tak mnie trema zjadła, że nie byłem w stanie nic powiedzieć. Aż po chwili wypaliłem. Ten Hanna Wald zawsze k***ą był. Pan Adam spojrzał na mnie zdziwiony. Po chwili jego twarz zmieniła swój wyraz. No jakby dumny. Pogładził się po wąsie i powiedział, że mu zaimponowałem. I że gdybym czegoś potrzebował, to żebym śmiało mówił. Odparłem, że potrzebuję kogoś, kto nauczy mnie jeździć na nartach. Za darmo, bo nie stać mnie na trenera. Pan Adam spojrzał na mnie swym zawadiackim spojrzeniem. Znów pogładził się po wąsie i mówi, że umowa stoi. On mnie nauczy. Zapytałem, czy jest tego pewien. Bo ja na... Adam Małysz był takim idolem, jak teraz dla młodych jest Lewandowski, nie? No, ale to jest prawda. Historia w Zakopanem. Ja zawsze pamiętam, że przyjeżdżaliśmy z rodzicami do tej restauracji, tak? Bo jest taka restauracja przy Krupówkach, już jej nie ma. Ale zawsze tam sobie siadaliśmy, to była taka pizzeria i tam w ogóle tak waliło tłuszczem i wszystkim. Tam było, nie wiem, 100 osób normalnie w środku i były takie małe telewizory, co nie? Na ścianie przywieszone. I zawsze Adam Małysz skakał, ludzie to Adam! No, więc pamiętam, a jak przestał skakać, ludzie płakali. Serio? No, ludzie płakali, jak kończył swoją karierę. To były czasy, teraz nie ma czasu. No. Naprawdę nie mam jak mu zapłacić. Odparł, że nie pieniądze się liczą, a miłe gesty. Nie bardzo go zrozumiałem, ale myślę, kij w to, jak się wiosce pochwalę, że jazdy na nartach uczył mnie sam olimpijczyk Adam Małysz, to mi nie uwierzą. Pan Adam wyjął długopis i małą karteczkę z kieszeni i mówi, że zapisze mi swój numer i żebym jutro, kiedy tylko zechce, zadzwonił do niego, do czegoś mnie nauczy. Po czym kartkę złożył dwukrotnie i wręczył mi. Właśnie dojechaliśmy na górę, pożegnałem swojego idola i ruszyłem do pensjonatu. Stary siedział w pokoju nadal smutny, pakując do torby darmowe ręczniki papierowe, mydło i te małe szamponiki. Mówi, że nie kradnie, bo przecież za to zapłacił, a jak wyjedziemy, to i tak to wyrzucą. Myślę, na chuj te rzeczy. Może tak odreagowuje stres. Już nie mogłem się powstrzymać przed tym, żeby się pochwalić, z kim dzisiaj rozmawiałem. Więc opowiedziałem tak, wszystko staremu, zarabię. A on jak na wsioka przystało. Pyta, czy mam jego autograf, to go sprzedamy. Noż jasno, to nie strzeli. Mówię, że mam coś lepszego. Otóż pan Małysz będzie mnie za darmo uczył jazdy na nartach. Stary, jak się nie wkurwił, jak mi nie zapał gonga, to dobre 15 minut leżałem sparaliżowany. Mówi, że w jego opinii to kłamstwo. Tak leżąc, wydukałem na swoją obronę, że mam jutro do pana Adama zadzwonić, a numer na karteczce niech będzie dowodem, że to prawda. Szukam więc tej kartki i znalazłem ją. Po czym na łożu śmierci dałem ją ojcu, rozwinął karteczkę i czyta. Spierdaj. Od tej pory wiem, jakim człowiekiem jest ten słynny skoczek. Nie będę na niego patrzeć jak kiedyś, jak na sportowca z klasą.
Zawsze w beczce, nie wiesz co nadchodzi, nie? Tego się nie spodziewałem akurat, ale no kto by się spodziewał takiego haniebnego zachowania po Adamie Małyszu? No, traci w moich oczach. W moich też. Musimy sobie znaleźć nowego idola. Każdy z nas był kiedyś płodem, więc to jest historia z naszego życia. Tak, a załóż słuchawkę. Dzięki. Bądź mną, bądź płodem. Słysz, jak twój tata deklamuje ładną poezję. To będzie dobre życie, kropka JPG. Słyszysz, jak tata wychodzi do pracy. Pastę. Przychodzi Enrique. Puka cię w łeb swoją śniadą pałą. Tata wraca i płacze. Mama prosi o przebaczenie. Tata mówi, że zostanie dla mojego dobra. Ten wspaniały człowiek chce zostać z tym szonem dla ciebie. Nie możesz na to pozwolić. Zatruj jej krwiobieg. Umieracie. Tata żegna się z tobą i mamą w szpitalu. Żegnaj, tato. Zasługujesz na lepsze życie. Słyszysz, jak serce mamy przestaje bić na moment przed twoim. Uwolniłeś tatę i cały świat od zdradliwego szona. Nigdy się nie urodziłeś. Wygryw. Znałam to w formie pasty wcześniej. Ale to jest rzeczywiście uchronienie od nieszczęścia w życiu. Więc mi się wydaje, że każde dziecko powinno pomyśleć trochę chociaż. Chociaż płody to nie dzieci przecież. Nie myślą. Za to myśli przeklęty paczkomat. Też na to zerknęłam. Ej, dobra, w ogóle dla mnie to jest powalone, jak bardzo paczkomaty się wchłonęły w polski krajobraz. No. Dosłownie są na wszystkich wsiach nawet teraz. Nie zwracasz uwagi w ogóle na nie. No. Masz takie, patrzysz, widzisz coś zielonego i na przykład wiesz, że to żabka, nie? Samo widzisz coś blaszanego, to wiesz, że to jest paczkomat. Bez kitu, ale serio? Teraz nie wyobrażam sobie, że jest paczkomat. No, to prawda, to jest totalnie powalone. Zwłaszcza, że czasami jest taka faza, gdzie zamawiasz kilka paczek i za każdym razem, gdy przyjeżdża kurde, to masz takie, kurde, ale głupio mi to przyjmować. W sumie ty tak nie masz, a to masz dużo. Mój ziomek mi dostarcza rzeczy. Tak? No i zawsze pyta, daj. Siema Filip, co tam u ciebie? A ja mówię, siema. To pewnie nie rozwala ci paczek. Nie, ale zesrał mi się raz. Bądź synem mojego ojca. Ojciec ma firmę ogrodniczą. Firma specjalizuje się w sprzedaży ziemi ogrodniczej i kamieni. Inne rzeczy też są, ale teraz nie istotne. Chcieli dokoksować firmę. Wiesz, młody jesteś. To ty w te internety umiesz. Może ktoś coś kupi. No to pyk, sklep internetowy. Jakoś idzie. Ktoś coś kupił. Mamy pierwszych klientów. Czym to wysłać? Czym to wysłać? Kurier płatny od kilograma. A kamienie to jednak ważą. Jakby ktoś co najmniej kamienie nosił. Paczkomaty. Paczkomacie, byle żeby się zmieściło na wymiar. Uwaga, to tam kij. Firma oszczędza na wysyłce. Klienci stonks, bo nie przepłacają za dowóz. Ludzie kupują ziemię i kamulce, jakby mieli kłaść drugą warstwę na cmentarzu. Wrzucaj energicznie kamienie do paczkomatu. Teraz częściej. Cały paczkomat zapchany worami z ziemią. Wśród dostawców z paczkomatu krążą legendy o przeklętym paczkomacie na Bronowicach. Jak jeden kurier pozna ten rejon, to tylko szuka, jak tam nie jechać. Zawsze wysyła się dostawców level 19, rzuty dziobu. Niech oni się pieszczą z worami, z podłożem do różyczek. Kto normalnie hurtowo pakuje rozdrobnione głazy do paczko dziób? Interes idzie przez rok. 12 miesięcy zarzucania skałą przesyłkomatu. Kurier, którego najczęściej tam wysyłali, przechodzi załamanie nerwowe. Kamulce śnią mu się po nocach. Krzyże krzyczą, że dość, to koniec. Typ nie wytrzymuje. Przenosi się do innej firmy. W międzyczasie firma twojego ojca wystrzeliwuje w kosmos. Przerasta oczekiwania. Bitches love stones. Gruz wędruje na całą Polskę. Daj kamienia. Nie ma bata. Tyleż wiru się nie zmieści do paczkomatu. Podpisz umowę z firmą kurierską. Trade offer. You receive kamienie. I receive dostawę. Pierwszy odbiór. Przyjeżdża kurier. Proszę bardzo. Tu od groma kilo ziemi. Jeszcze tamte menhiry do zabrania. Kurier blednie. Prawie schodzi na zawał. Po czym zaczyna krzyczeć. To ty! Typ płacze. W histerii mam lata tylko coś o kamieniach. Paczkomata. Coś o Syzyfie. Gość też chyba jest z biznesu. Głaz sp.zo. Burżuje jedne kamienie kupują przez internet. We łbach im się przewraca. Potem to włazić muszę. Co to mało kamienie na polach czy co? Kurier zrywa czapkę. Przeklinając wraca do furgonetki. Odjeżdża z k***em stulecia. Chłop przepadł. Jak kamień w wodę. Kij ci w oko i kotwica w plecy. Wykolejeńcu ty. Nie masz co robić, tylko kamienie sprzedawać. Popatrz na telefon. Spójrz na zamówienia na jutro. Szykuje się dwa razy tyle towaru. Żal ci kuriera. Niech mu ziemia lekką będzie. Przemyśl swoje, aż warto handlować czym innym. Pomysł.jpg. Genialne, to jest to. W to idę. Magnesy neodymowe. O nie. Ja pamiętam, jak się ten... Jak kiedyś miałem nagrywać film, że zamówiłem magnes neodymowy do paczkomatu. Jak oni to się w ogóle chronią przy czymś takim? No już się zabezpieczyli, bo na przykład rok temu można było srać do paczkomatu. Znaczy dwa lata temu. Powalone. Ile restrykcji musiało wejść, żeby uchronić przed trollami? Nie, do paczkomatu jest raczej normalne. Bądź mną, level 11. Komunia siostrę. Level 8 za niedługo. Mamę i tatę postanawiają kupić kotę. Kotę jest tak uroczy, że pierwszy ale lepszy fajnie. Metal. Zeżarłby go ze smakiem. Zeżygał i zeżarł jeszcze raz. Gówniara posrana z radości, bo zawsze marzyła o kotę. Pewnego dnia siostrę pojechała do koleżanki na inbę dla podwieków. Mamę i tatę jadą do sklepu. Mnie przypada koszenie trawnika wokół domu. Kotę wypuszczono na pole. Masz pilnować. O nie. Temperatura over 9000 w skali Kelvina. Teren 21 arów. Trawa duża,
mocno. U sąsiadów pompują szambo. Śmierdoli tak mocno. Ale kij. Zakładasz słuchawki. Odpalasz słynną Gosię Andrzejewicz. Kosisz. Potleje się z ciebie. Jak ślina z mordy grubina, gdy zobaczy kurczaki w cieście. Nagle jak coś nie wpadnie pod kosiarę, usłysz nie. Tylko cichutkie miau. Co się? Łącz wątki. O kurde. Ogarnij, że właśnie zdobyłeś fraga na kotę za pomocą kosiary. Jesteś miłośnikiem zwierząt. Nawet pieprzonej muchy gównojadki byś nie zabił. A co dopiero kotę? Rozpłacz się. Co robić kropkawi? Krew wszędzie. Tatę mnie zajebę. Wpadnij na zajebisty pomysł. Pozbieraj kotę do worka. Biegnij na ściółkę koło głównej drogi na wsi. Wysyp tam kotę. Układaj puzzle z kotę. Niczym gówniarz z przedszkola. Biegnij do domu niczym Usain Bolt. Tatę i mamę wracają z siostrę. Gdzie kotę? Nie wiem. Jak to kurwa nie wiesz? No nie wiem. Gówniara w ryk. Kurwa. Trzeba znaleźć tego małego pierdolca. Poszukiwania. W końcu kotę znaleziony przy ulicy. Wygryw, bo wszyscy myślą, że kotę został przejechany przez frajera autem, a nie skoszony kosiarką przez ciebie. Profite. No nie na tym się skończyło? Jezu, ja myślałam, że nie wiem. Okaże się, że to nie był kotek, tylko coś innego. Myślałam... Myślałam, że na końcu okaże się, że on jednak żyje. Tak, zrespiło go nagle. Poznałem dziewczynę przez internet. W dzisiejszych czasach to chyba dużo ludzi poznaje się przez internet. To prawda. Pierwsza wiadomość, jaką do ciebie napisałem przez internet. Ale my nie poznaliśmy się przez internet. No, ale wstydziłem się zagadać. A, ciekawe czemu? Ostatnio poznałem w internetach laskę, a dokładnie w grze. Rozmowa całkiem spoko. Od razu widać, że to lachun, a nie Janusz Tramwestyta. Wymiana informacji. Kto w jakim mieście mieszka, gdzie pracuje i takie tam duperele. Rozmowa zeszła na temat spotkania. Spoko. Można wyjść na kawę czy piwo, jak ktoś u kogoś w mieście będzie. Przez następne dni rozmowy robią się ostrzejsze. Zaprasza do siebie na kawę. Myślę, kij, sprawdzę z tego co wiem, chociaż jaką ma twarz. Lepiej wiedzieć, czy wziąć worek na głowę. Wklepuję w Facebooka imię, miasto, miejsce pracy. Wyskakuje jeden wynik. Typiara ze zdjęć, 6 na 10. Status zaręczona z panem jakimś tam. Zaręczenie od tego roku. Nie. Jakiś puszczacki szmir. Skoro takie coś odwala, umawiam się z nią na spotkanie w jej mieście. W takim miejscu o takiej porze. Ona, że cudnie i że zrobi mi dobrze. Piszę do tego typa, co to niby narzeczony, że w takim samym miejscu, o takiej samej porze będzie jego ukochana. I ma jej nic nie mówić, bo wygrali wycieczkę donikąd. Łyka jak pelikan. Drukuje wszystkie moje rozmowy z nią, tak by było widać krytyczne dane o jej życiu. Przebywam na miejsce. Ofiara już czeka. Nie zdążam nawet jej nic powiedzieć. To brzmi trochę jak ECPU. Dzień dobry Polsko. Ja nazywam się Alex. Ale mi się wydaje, że dużo było takich sytuacji. No na pewno. Bo przychodzi jej gach. Wręcza mi wydrukowane rozmowy. Życzę wam szczęśliwej wycieczki. I idę do auta. Po 30 krokach słyszę plask jego ręki na jej twarzy. Typ podbiega do mnie. Ziomek, ratujesz mi dupę. Stawiam flachę. Pijesz z typem cały wieczór. W sumie spoko gość. Wychodzicie z baru. Muszę iść do hotelu wyspać się, bo autem przyjechałem. W tym samym momencie naprzeciwko ulicy ta sama laska wsadza język jakiemuś randomowi do gardła, aż gotuje się w brzuchu. Jej gach już były. Biegnie w ich stronę, bo dostał nerwa. Biegnę za nim go uspokoić. Dobiegam. I wtedy brzuch odpierdala akcję stulecia. Rzyk na laskę. Ona w płacz. Były gach wbrew. Świeży typ ucieka. Poczuć się przez chwilę jak w modzie na sukces. Bezcenne. O Boże, jaka historia. Niesamowite. Ja jestem wielkim fanem. Pozdrawiamy Beczkę, pozdrawiamy wspierających i do następnego widzowie. Niri. Papa.